O tę, która organizacja otrzyma granat, zdecydowali mieszkańcy poszczególnych regionów w otwartych głosowaniach, które odbywało się w maju we wszystkich sklepach sieci Tesco. Teraz te pieniądze w rękach organizacji będą polepszały nasze lokalne otoczenie. Mam wielką przyjemność ogłosić, że w naszym regionie zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR projektem Ścieżka Przyrodnicza Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży. Gratulujemy. Chciałbym serdecznie tutaj podziękować za to, że mogę się tutaj z Państwem spotkać w dniu dzisiejszym i w związku z otrzymaniem czeku na 5000 zł na realizację projektu budowy ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Słupcy. Sukces możliwy był dzięki klientom sklepu Tesco. Jestem serdecznie wdzięczny właśnie wszystkim osobom, które oddały głos na nasz projekt w sklepach w Słupcy, w Trzemiesznie, Witkowie. Myślę, że te pieniądze będą z bardzo dużym pożytkiem przeznaczone na realizację projektu dla dzieci. Każdy z niego będzie zadowolony. To znaczy tak, pomysł powstał z wędrówek po Słupcy z córką. Stwierdziliśmy, że brakuje miejsc, dodatkowych miejsc, które wpływałyby edukacyjnie na dzieci. Istnieją prace zabaw, które fajną sprawą są, aczkolwiek pomyślałem sobie o takiej ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej dla dzieci, które by wpływały pozytywnie na ich rozwój edukacyjny. Ścieżka powstanie w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Słupcy. Termin realizacji to okres najbliższych kilku miesięcy. Szanowni Państwo, to chciałbym pogratulować Panu Prezesowi jak gdyby wyjścia z tą inicjatywą i uzyskania grantu na tą ścieżkę edukacyjną, przyrodniczą. To nie jest tak, że jak gdyby rzeczywistość, wszystkie inwestycje są tworzone czy przez rząd, czy przez samorząd. Duże pole tutaj należy właśnie do organizacji pozarządowych, dlatego w tym miejscu chcę podziękować również Fundacji Tesco za to, że taki konkurs grantowy potrafi rozpisać, potrafi wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej i w ten sposób jak gdyby Słupca wzbogaci się o dodatkowe takie miejsce rekreacyjne, gdzie jeszcze, tak jak powiedział Pan Prezes, będzie można pogłębić swoją edukację w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska. Chciałbym podziękować również wszystkim klientom Tesco, którzy zagłosowali na ten projekt i dostrzegli jak gdyby potrzebę jego powstania, bo to tak naprawdę